Jeżeli mam punktów na żabce żabki, na apce żabki. Czekajcie. Wezmę przedmiot, bo się zesram. Co wziąłem? Belta. Już mówię, że mam punktów na apce w żabce. 4578, a już dużo wziąłem rzeczy za punkty. Nie, Montyn znowu. Nie. Nie. Emotki zaraz sprawdzam na nowym tym. Czekajcie. Ty, ale to gówno jest. Czy jakbyśmy grali kryształem, to ten skarner nie byłby taki zły. Ale trzeba grać kryształem, więc wiecie. To jest pewien problem. Musielibyśmy mieć specyficzne itemy do Aszki. A jak ja nienawidzę takiego forsowania. Nienawidzę właśnie tej Montaina, no kurna mać, no po prostu nie lubię tu grać. Dobra, patrzymy na emotki. Co tam mamy? Szalikiem? A nie, to rękawy są. Myślałem, że ocelota odpierdala. Okej. Okay. Jaka jest trzecia emotka? Jakiś taniec. Okej, okay. Z muzyczką. Z Morello. Dziś mamy 11 listopada, Święto Niepodległości. Dzięki za info. Może następną glację? Jasne. Już się wiesz, zaloguj. Ocelot ma turetę jakiegoś? Może... Tareta, takiego defense. Tower defense. Dlaczego tu nie wiszą żadne flagi? Zamiast flagi może być... Zamiast flagi może być... Może być tak? Siema. Zamiast flagi może być tak, okej? Okay? Pasi? Czy nie pasi? No to pasi. Auto za dobre, a to przepraszam. Dajesz mu Warwick. Dawaj, Dianę. Nice. Co mam tu zrobić? Drugi Skarnur. Druidy się jeszcze rzuciłem. Nie wiem. Jedno pytanie, to była twarz małpy czy odwłok Biedronki? Była twarz małpy, to był sąsiad, panie. Trzecia gra z rzędu, jestem pierwszy do karuzeli przed smokiem, a potem w pierdzie jak leci, nie wiem czy psuje coś, zafajnie czy źle rozdaje itema, po prostu kompozycja na endgame jest słaba. No i to jest właśnie coś, co musisz sam zanalizować. Nie? Ten pomysł z pociągami, Biedronkami, tak dalej, widziałeś już jakieś streamerów czy autorskie idea? To są moje pomysły. Jezu, jak mi oko skarży. Mam nadzieję, że się podoba.
Niedobory magnezu i potasu? Mam niedobór internetu w tej chwili. Fryks, możesz sobie nagrywać jakimś tam Nvidia innymi bzdurami. No dalej, mistrzu Jogin. Co ja... Ja pierdolę. Ale chociażby dali jakieś info. Ej, mistrzu, mecz leci. A spoko, loko. Co ja tam jeszcze mam? Sparring gloves. Dobra, trzeba go sprzedać. Powinienem mieć wystarczająco golda, nie? Bo sprzedałem talię. Oj. Czy ja czasem... Dobra. Jest 20. Dwie LeBlanc. Druga Rek'Sai. To komu z Morello? To jest ten problem. Na razie chyba nikomu. Chyba, że Syndra? No nie, bo potrzebujemy 30 golda. Jezu, zapomniałem, że w sumie w kryształ iść. Ja mam gówno, nie item na aszkę. O Jezu. Ale dramat. O, jestem jełop. Ale jestem jełop. Jak będzie z widzami czy ze subami? A co, subowie to nie widzowie? Siema Grak. Dwa skarnery. Pogięło ich. Wladimir na gold jest zarąbisty. Uwaga za tobą. Blisko było. Green screen. Mogło być gorzej. A mógł zabić. Dajesz, Niko. Rzucasz czar. Nie leczą się druidy już. Misio. I nic więcej. Czemu ma nagle białe tutaj? Co? O co dobiega? Biały czubek mu się pojawił. What? O 10 golda za mało niż zwykle mamy. No ale nic nie poradzimy. Jak on się skaluje w ogóle? 450, 750 i 100% attack speeda.
75 many. O, jest miecz. Oj, to już lepiej. I to już lepiej. To już lepiej. Zatwierdzenie jest dobrą kontrolą na bolid pod samonerów. Jeśli było w ostatnim filmie na YouTube, to z góry, przepraszam, muszę nadrobić. Czekaj chwilkę, bo ja tutaj myślę teraz srogo. A przynajmniej staram się. Nie no, muszę by tak mieć, bo potrzebuję predatorów. W następnym wstawiamy Wladimira. Tylko się teraz zastanawiam, czy zrobić Ionic Sparka. Chyba zrobimy. Nice catch! Nice catch! Wiedźmor, 3 miesiące! Wjeżdża busem Wiedźmor. Spodziewałem się Wiedźmina na awatarze. Dziękuję ci bardzo za wsparcie kanału, Misztu. Co u ciebie słychać? Mam nadzieję, że wszystko okej. Okay. Trzy miesiące to już nowy sub-budget, by the way. Gitara gra? No to git. No to git. To się cieszę. Tu musimy poczekać chyba. Nie, jeśli dałbym dwa skarnery na pole z Montainem, to one się nie skombinują, niestety. Tylko większy będzie się liczył. Niestety. When is rank coming up? 9.23, my friend. Na jeszcze to chyba Ginsu z OP? No właśnie, Ginsu nie bardzo. Ona potrzebuje damage'u. A damage to taki Deathblade. Ewentualnie BF, Swords z Infinity. Znaczy, w sensie no, wiecie co mi chodzi. Pa pa parara. Pa pa parara. Ta 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 ta. A już zabił kogoś, co? Ładnie, ładnie, nie powiem. Przyjechali się panowie. Kolejny skarnur. Git. I co? Mam levelować? Nie, no mam pre-level zrobiony w sumie. Ale w sumie z karuzelki to git. To możemy sobie wstawić jeszcze skarnera. I z karuzelki powinna wjechać postać i będzie git, którą możemy sprzedać w takim sensie. Chyba, że Aszkę dostaniemy, to wtedy jest problem. Dostraciliśmy jeden golda. No trudno. Which servers are easiest and hardest to get challenger on? I think the easiest one will be the, with the smallest population, my friend, but also the toughest one because of the times that you have to spend on queuing. But in general, it's way tougher. Wait, I need to think. Okay. It's tougher to get challenger west than on, in example, EU Nordic. Co ja mam zrobić? Ja pierdolę, dobra. Bierzemy pancerz. Sprzedajemy tego Nautilusa. Grasz coś z córką? No ona jeszcze za malutka. Tylko wiesz, jakieś tam zabawy, bawimy się duplo, tego typu rzeczy. Ona jeszcze, wiesz, nawet nie potrafi klocków złożyć za bardzo.
Łaska po 3 godzin? Nie. Relaksaj wreszcie. Kianka. Tu jeszcze poczekamy. Mamy kilka kombinacji fajnych. Możemy Hand of Justice zrobić, możemy zrobić Iceborne Gauntlet, możemy zrobić Infinity Edge. Poczekamy do wilków. Nie powinno być ok. Malutka ma roczek i 2 miesiące. 3. Nie, 2. 2 jeszcze. No panie, ona już tak ogarnia telefon, że to jest koniec świata. Naprawdę, masakra. O, nocturne. Kurde, druga Anka. Jeszcze ewentualnie. Jak tam giereszki dzisiaj idą? Dobrze w sumie idą. Próbujemy jakieś dziwne rzeczy w tej chwili. Jeden raz tylko poza top 4 byliśmy. Gramy cały dzień jak na razie. Tak, mi się go odpala Morello. To maksymalnie damage'u jednym hitem dostają. No szkoda, że mieć 4 krystale, trzeba mieć Lux kryształową, nie? To jest największy problem. Miecz. Tylko jeden problem. Jeśli nie dostaniemy drugiego miecza, to będzie nam brakować damage'u. Na 100%. I to jest duży problem. Ludens nawet nie ma za bardzo na kogo go dać. Ewentualnie na Rek'Sai. Musimy poczekać. Bo ewentualnie jeśli nie dostaniemy... Łuk albo miecz potrzebujemy. Przede wszystkim miecz z karuzeli.
Ale intować nie ma co, bo jesteśmy już za nisko HP. Bram za Rek'Sai? No można było tak zrobić i sprzedać tego Mundo. Znaczy to nam daje tylko, kurde, Glaciala, tam 20%, nie jest dużo, nie? Tak, dobrze mówię? 20%. A nie jest predatorem, nie? Jest generalnie z papieru zrobiony ten Braum. Więc nie wiem sam. I tracimy i on kosztuje potencjalnie 3 golda, nie? Bez sensu. Dobra. Robimy tak. No najbardziej by nam pasowała Lux kryształowa, ewentualnie ze Steel też by nam pasowała. Taryk nie byłby głupi, bo nawet już brązowy jest w miarę grywalny, jak mam już kryształ. Więc to jest w miarę okej. Okay. Dobra, sprzedajemy Brauma. Nie, bez sensu, jesteśmy na karuzeli, ale jestem idiotą. Nie trzeba było go zostawić, mogliśmy jeszcze go trzymać. Więc zobaczymy. No, jesteśmy ostatni w kolejce. Dobra, pozamiatane. No, po mieczu jest. Ale mamy chociaż łuki 5 golda. To jest git. To już jest coś. Można w razie czego zrobić albo statek Shiva, albo Rageblade'a na Ashce. Więc to już jest git. Na razie zrobimy tak. Mamy dwie rundy jeszcze do raptorów. Mamy dużo HP. Ups. Złoty. Tu powinno być ok. Sobie tylko tak zrobimy. Cyk. Ona ma 890. Ok. Ja pierdolę. Naprawdę niedobory internetu dzisiaj. Jak to miało znaczenie, że sprzedałeś Brauma? Bo mogłem sprzedać postać, którą dobrałem z karuzeli i wtedy mieć Brauma ciągle. Ezreal niestety jest gównem absolutnym i niewiele daje. Wygraliśmy? Tak, wygraliśmy. Kupimy go, ale generalnie z Gunwem. Strasznym. Nic nam tutaj nie przeszkadza. Więc na lekkości powinniśmy dostać Aszkę przy następnym rolu. Dwa
Dobra, zobaczymy, co dostaniemy. Ewentualnie nami z Morello też jest spoko. Jakbyśmy nie chcieli tego Tibersa. Czemu Skarle nie traci HP? Bo jest koksem. On z każdym ultem dostaje 750 HP, panie. I dwa razy szybciej atakuje. No i do tego oczywiście ma kryształ, nie? Co, mieczyk, 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 mieczyk? Gówno, nie mieczyk. Na razie go będziemy... Light Avatar. Prawie. Glacier Berserker. This is a waste of my time. Zostać krzywe na aszce jeszcze? Chyba tak, co? Czemu ja go nie kupiłem? Bo jesteś debilem! Paparara. Pa, 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 pa. O! Siema. No to chyba jeszcze poczekamy. Jeszcze można by ewentualnie Giant Slayera zrobić. Kurde no. Dobra, wezmę Statika. Ta Luxa zrobiła 0 damage'u. Dobra, tego złotego nie zrobimy. Olafa też już raczej nie zbudujemy. Jakie ona ma skalowanie? Od razu się odpala, tak? Ho, 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 ho. Jak się aż umy na tym szybkim odładuje statyka, czy to nie działa, tak? Powinno ładować. Wydaje mi się, że ładuje. I wydaje mi się, że ładuje. O, cię kręcę, Deathblade. Dla nas idealny. Elo. Elo, elo, 3-2-0. Nigdy dla ciebie, psie.
No kuźwa, jedna aszka. Dobra, poczekamy, że to jedną rundę. No jest szansa sprawdzić, no. Ale go zniszczyliśmy po prostu. Pam, 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 pam. Ale mi się podoba ten build. Jest taki dziwny, że aż głupi. No, Aszka, pokaż dupę. Głupia ci pa. Za przeproszeniem oczywiście. Po co ci ta Ani? Bo w tej chwili nie mam nic lepszego. No nie pokażę się. Się rozbił. Jak Titanic. O skałę. No ale Tibersa to byś przywołała, ty... Co to jest za stan? Przez 2 lata, przepraszam. No niestety. Stan na aż co mnie zabił. Dobra, top 3 jest. Co to się jest? RFC. Na kiego mi? Na Skarnera? Bez sensu. Jeśli mieli tego Deathblade, to byśmy chociaż postawili na... Na aszce. Co oni mają? Morello. O ja jebie. Jeszcze tylko Synchta dostanie się ze stramy tutaj. Z Jaroszem. Trzeba trzymać Synchty. I Assassina? Coś to Assassin daje? Nie. O właśnie. Taryk w tej chwili nic nie robi. Jak będzie srebrny, to coś może będzie robił. Jest. Dajesz mi Aszkę. Jest. Złota Aszka! Łe kuźwa, to było złoto jeszcze, ale ja jestem jełop. Tylko na kim teraz to gówno? No chyba tu. Inaczej się nie da. Raven, ale nie ma go w tym secie. I co teraz? Co tak? Żeby uleczyła jeszcze lekko? Czy Jarosz znalazł tego Syncha? Znalazł go. Ale ma jednego, level 1. On skacze. Dobra, tak zrobimy. Tak, 4. Crash Time jest Lux, niestety. Więc będzie średnio. A, on damage rozdaje tej. Tylko dostała stana od Kiana, niestety. Ho,
Mua! O nie. No w sumie. Co za różnica. Pam pam pa para pam pa 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 pa. Potrzebujemy na nim moral effect. Na Olafy tak samo. Pamiętasz, jak złożę ci powiedziałem, że Skarner robi tylko coś wyłącznie, jak grasz full kryształ i masz go na trzecim starze? Dokładnie tak ci powiedziałem, jak ty powiedziałeś, że jest OP. Jak ta Lux zadaje 2 damage. 2 damage zadaje ta Lux. Autentycznie. Mój formel. Nie. A czy. Zaraz, a formel w ogóle działa z tym kryształem? To bez sensu chyba jest, nie? Ile on ma healtha w ogóle? 3600. Działa w ogóle na nim? Nawet nie wiem. No bo on redukuje do 60 damage'u, to co, oddaje 5 damage'u? Nie wiem, zacznę. GG, a on jest niezabijalny. Ale build. Lux się zabiła z Skarnera? Tempa Lux. Tempa Dzida.